Witam Was, moi kochani. Dzisiaj Facebook jakiegoś psikusa mi zrobił z samego rana i transmisja odbywa się z mojego profilu prywatnego. Potem go przerzucę oczywiście na stronę firmową, ale z racji tego, że zaplanowałam, zapowiedziałam tego live'a, stąd po prostu opowiem Wam dzisiaj o nieruchomości, w jakiej się znajduję. Jest to budynek apartamentowy w Mielnie. Ale zanim przejdę do opisu tej inwestycji, chciałam Wam powiedzieć, że tydzień temu trening inwestycyjny odbył się oko w oko z optometrystą. W związku z tym nie mogłam nadawać na żywo tej relacji. Natomiast jedno, co mogę Wam powiedzieć, o własne oczy trzeba dbać. I zresztą efekt widać na moich oczach i musiałam się wesprzeć oczywiście pomocą specjalistów. Także polecam, dbajcie o swoje oczy, o swoje zdrowie, a ja wracam oczywiście w tej chwili do miejsca, w którym się znajduję. Mianowicie jest to inwestycja apartamentów ukończonych. Odbiór budynku był w grudniu. Mamy ustanowioną już samodzielność praktycznie każdego apartamentu. Jesteśmy gotowi do tego, abyście nabywali i inwestowali w apartamenty nad morzem. Nieruchomość, w której jestem, jest w Mielnie, około 200-250 metrów od morza. Mielno na pewno większości z Was może się kojarzyć z taką wakacyjną miejscówką, gdzie jest dużo dyskotek, zabawy. Natomiast na przestrzeni ostatnich lat wizerunek Mielna bardzo się zmienił. I tak jak widać, ja znajduję się w takim miejscu bardzo ustronnym, bardzo spokojnym. Zobaczcie, jaki widok jest z tyłu za mną. Lasek sosnowy, cisza, spokój. Idealna tak naprawdę lokalizacja dla osób szukających tego spokoju, dla osób, które chcą zainwestować jednocześnie w apartament nad morzem i czerpać zyski już w nadchodzącym sezonie. Ja mam nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji, która jest związana z pandemią, ten sezon letni 2021 ruszy i część z Was już będzie mogła zarabiać i korzystać ze swoich apartamentów. O tym opowiem oczywiście w dalszej części tego live'a, natomiast na początku troszeczkę opowiem o budynku, w jakim się znajduję. Jest to kameralna inwestycja, łącznie w budynku mamy 36 apartamentów. Część z nich jest sprzedana na sprzedaż. Na dzień dzisiejszy zostało nam 12 apartamentów położonych na różnych kondygnacjach. Apartamenty są dwupokojowe i praktycznie mają dwa rodzaje powierzchni. Większość z nich ma 41 z kawałeczkiem metra kwadratowego i na każdej kondygnacji znajduje się jeden apartament, który ma 37 metrów kwadratowych. I każdy z nich składa się z salonu, z aneksem kuchennym, łazienki i sypialni. Każdy też apartament, jak widać z tyłu za mną, zwróćcie uwagę, posiada duży balkon, przeszklony balkon. Te balkony mają około 8 metrów kwadratowych i jeżeli chodzi o ustawienie w stronę słońca, czyli strony świata, to mamy północ-południe. Na narożnikach budynku są apartamenty dwustronne, czyli wtedy mamy wystawę okien albo od północ-zachód, albo północ-wschód i odwrotnie, południe-zachód, południe-wschód. Jeżeli chodzi o narożniki, na dzień dzisiejszy na sprzedaż zostały tylko dwa w kondygnacji pierwszej mieszkalnej. Bo jaki mamy układ w tym budynku? W parterze budynku znajduje się hala garażowa. Wjazd na tą posesję jest z dwóch stron, od jednej ulicy i od drugiej ulicy. Także tutaj jest to bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o wjazd do hali garażowej i dotarcie na swoje bezpośrednio wykupione miejsce. Są też miejsca zewnętrzne parkingowe przed budynkiem i wzdłuż budynku. Następnie mamy drugą kondygnację, ale jest to pierwsza kondygnacja mieszkalna. I na tej pierwszej kondygnacji mieszkalnej znajduje się 11 apartamentów, z czego część jest sprzedanych. Na sprzedaż na dzień dzisiejszy na tej drugiej kondygnacji
Zostało mi 1, 2, 3, 4 apartamenty. Oczywiście dwupokojowe, część z nich jest od strony północnej, część od strony południowej. Narożniki właśnie w tej kondygnacji zostały. Także zachęcam, jeżeli chcielibyście mieć taki apartament dwustronny. I potem wchodzimy na kolejną kondygnację, przepraszam bardzo, i tam mamy kolejne 11 apartamentów. Na dzień dzisiejszy dostępnych jest 5. I też część jest środkowych. Czy tutaj narożnik jest? Tu, kochani, już nie ma narożnika. I potem zostaje nam kondygnacja czwarta. Tu jest 8 apartamentów, z czego na dzień dzisiejszy na sprzedaż są 3 apartamenty. Jest też taki jeden apartament, który składa się z dwóch połączonych ze sobą apartamentów. I to jest oferta skierowana do inwestora, który chciałby kupić 2 apartamenty i mieć jedną księgę wieczystą założoną. Czyli na przykład pod kątem wynajmu, albo rodzice i dzieci chcą kupić sobie 2 apartamenty w taki sposób korzystać, albo wypoczywać nad morzem, albo wynajmować i wypoczywać. Tutaj tak jakby możemy połączyć te funkcje. W budynku oczywiście znajduje się winda, także na każdą kondygnację można wjechać windą albo wejść klatką schodową. Apartamenty sprzedawane są w standardzie deweloperskim, tak jak widać, przygotowane praktycznie już do wydawania kluczy. Więc jesteśmy gotowi do tego, żeby podpisywać akty notarialne, kwestia umówienia terminu u notariusza, rozliczenia się z deweloperem. No i proszę bardzo, przekazujemy klucze, możecie wykańczać swoje apartamenty, możecie też zlecić firmie zewnętrznej wykończenie tego apartamentu i na majówkę już przyjechać. Także do Mielna zapraszam. Jest to inwestycja położona w sąsiedztwie apartamentowców, czyli wokół budynki, które się znajdują, również są kupione przez inwestorów pod kątem wynajmu, bądź też do takiego całorocznego korzystania. Wracając do tej inwestycji, każdy apartament ma własne ogrzewanie gazowe, kocioł znajduje się w łazience, można zamontować specjalne oprogramowanie i tak naprawdę sterować mobilnie dzisiaj już z aplikacji, kiedy włączymy sobie ogrzewanie, kiedy wyłączymy, jaką temperaturę w danym pomieszczeniu ustawimy, także to wszystko zależy od Was. Mieszkania są opomiarowane. Dlaczego powiedziałam mieszkania? Dlatego, że są sprzedawane jako lokale mieszkalne z 8% VAT-em, a to oznacza, że można skorzystać bądź wesprzeć się z kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe. To jest dosyć ważna informacja dla osób, które nie mają gotówki, nie mają środków, a mają część środków własnych na przykład i chcą wspomóc się kredytem, to tutaj oczywiście taka możliwość istnieje i bank jak najbardziej udziela kredytu typowo hipotecznego na lokal mieszkalny. Co jeszcze mogłabym dodać? Inwestycja praktycznie zaczyna dojrzewać, funkcjonować. Do morza mamy blisko, bardzo blisko. Wokół jest też pełna infrastruktura, jeżeli chodzi o dostępność sklepów, przystanków autobusowych, restauracji, obiektów całorocznych, obiektów spa, gdzie będzie można w przyszłości, bo na dzień dzisiejszy z basenów czy ze spa nie możemy skorzystać, ale jeżeli wrócimy do normalności, to na pewno będziecie mogli z tego korzystać, bądź też potencjalni klienci, którzy będą wynajmowali apartamenty. Przy tych apartamentach dwupokojowych, jeżeli kupujemy je pod kątem typowo inwestycyjnym, możemy zaplanować sobie opcję 2 plus 2. Jeżeli chodzi o wynajmowanie tych apartamentów, można obsługę zlecić osobom zewnętrznym, firmie, która się specjalizuje na terenie tutaj Mielna, Koszalina, jest kilka takich podmiotów gospodarczych, które oczywiście mogę Wam polecić. I są to operatorzy wynajmu, są też operatorzy ogólnopolscy, bądź też osoby indywidualne. Jeżeli kogoś z Was będzie interesowało to rozwiązanie, napiszcie do mnie krótką wiadomość, na pewno Was skontaktuję, pomogę rozwiązać to zagadnienie, ale też pomogę Wam przewidzieć mniej więcej generowany dochód, jaki z wynajmu może taki apartament w przyszłości wygenerować. Jaki dochód dla potencjalnego inwestora, może tak, żebym jaśnie się wyraziła. Więc jeżeli Was ten temat interesuje, chcielibyście się coś więcej na ten temat dowiedzieć,
jak to zrobić, jak do tematu podejść, bardzo proszę, kontaktujcie się ze mną w wiadomościach prywatnych, telefonicznie, w komentarzu pod dzisiejszą relacją, to już indywidualnie, jak tam potrzebujecie. Moi drodzy, zachęcam do udostępniania tego posta, przekazywania informacji dalej. Jest już niewiele, jeżeli chodzi o polskie tu wybrzeże środkowo-pomorskie, w szczególności takich apartamentów, fajnych budynków kameralnych, położonych w takim ustronnym miejscu. A część z Was po prostu poszukuje takich miejsc i o nich nie wie, więc dzielcie się dalej tą wiedzą. Ja dzielę się swoją wiedzą, więc bardzo będę wdzięczna Wam za to, jeżeli udostępnicie tego live'a dalej. On będzie też oczywiście dostępny na moim kanale, na stronie firmowej, na Instagramie, na YouTubie. Tam też możecie znaleźć pozostałe moje rozmowy. A w kolejnym treningu inwestycyjnym za tydzień szykuję dla Was niespodziankę. Będą fajne dziewczyny, fajni goście, ale o tym opowiem Wam na kolejnym spotkaniu. Na dzień dzisiejszy bardzo Wam serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to, że jesteście ze mną, za to, że mi kibicujecie, wspieracie mnie, dodajecie mi energii, ale też podrzucacie fajne pomysły, fajne rozwiązania i po prostu z tego korzystacie. Bardzo Wam za to dziękuję i cóż, dzięki, fajnego dnia, miłego weekendu Wam życzę. Jest piękna pogoda, potem pójdę nad morze, zrobię kilka zdjęć z dzisiejszego dnia. Zachęcam do morsowania, bo w takich warunkach w Mielnie fantastyczne warunki, szeroka plaża, woda jest zimna na pewno, więc efekty morsowania będą widoczne i odczuwalne. I zachęcam, po prostu zachęcam do tego, żebyście przyjechali do Mielna, zobaczyli tą inwestycję, no i inwestowali w swoją przyszłość. Miłego weekendu Wam życzę i do zobaczenia.